Kolejnymi światłami są światła hamowania stop. Żeby je uruchomić, potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Panie egzaminatorze, proszę w tej chwili przekręcić zapłon dwukrotnie w stacyjce, nacisnąć prawą stopą pedał hamulca. Uruchamiamy w ten sposób trzy światła w kolorze czerwonym, znajdujące się z tyłu pojazdu, po lewej stronie, po prawej stronie i u góry. Pamiętajmy, do uruchomienia tych świateł potrzebna nam jest pomoc drugiej osoby. Kolejnymi światłami są światła biegu wstecznego. W tej chwili zostały już one uruchomione na dźwigni zmiany biegów. Pamiętajmy, że światło biegu wstecznego to światło barwy biało-żółtej, znajdujące się po prawej stronie tylnego zderzaka. Pamiętajmy, że aby włączyć to światło, należy wcześniej uruchomić zapłon, przekręcając dwukrotnie w stacyjce kluczyk. W celu uruchomienia świateł biegu wstecznego, pamiętajmy, że należy przekręcić dwukrotnie zapłon. Pojawią się nam kontrolki, które zaświecają się na desce rozdzielczej. W starym Yarisie niektóre kontrolki gasły. Pamiętajmy, że tutaj kontrolka paliwa świeci się nam cały czas. Niezapięte pasy świecą się cały czas, należy je zapiąć. Pamiętajmy o tym, że świeci się również kontrolka niezamkniętych drzwi, a także kontrolka tutaj zapłonu. Wszystko to zgaśnie po odpaleniu silnika, po zapaleniu silnika. Kolejną rzeczą jest naciśnięcie pedału sprzęgła i w tym momencie prawą ręką wrzucamy bieg wsteczny. Łapiemy za dźwignię, podnosimy rączkę do góry, przekręcamy dźwignię w lewą stronę, po czym popychamy ją do góry przed siebie, tak żeby włączyć światła biegu wstecznego, czyli uruchomić bieg wsteczny.